W tym psalmie 144 psalmista, ten autor tego psalmu, modli się do Boga, który jest opoką, żeby zaprawił jego ręce do walki. Jakoś tak bardzo mi się to skojarzyło ze świętym Pawłem, który mówi o tym, żeby się uzbroić. Uzbroić w pancerz. On mówi, wymienia te wszystkie, wszystkie elementy uzbrojenia i, i, i symbolicznie je też, też przedstawia, ale jest to zaproszenie przede wszystkim do takiej walki duchowej. To znaczy, psalmista, który chce się oprzeć na Bogu, który jest opoką, jakby widzi źródło swojego zabezpieczenia, widzi źródło swojej ochrony, że to sam Bóg będzie go prowadził, że opatrzy jego ręce, że, że zaprawi jego ręce do walki, ale przede wszystkim jest to, myślę, jakaś modlitwa o ufność, że w Tobie, Panie, pokładam nadzieję, że tu nie chodzi o jakąś dosłowną walkę i. Święty Paweł, który, który z, y, z natury był wojowniczy, zanim spotkał Jezusa, zanim doświadczył Jezusa, i wiemy, że rzeczywiście zbrojnie bronił wiary i zbrojnie chciał wystąpić przeciwko chrześcijanom, kiedy doświadczył, doświadczył obecności y, Jezusa, jakby odkrył, że, że tą zbroją jest moc, która w słabości się objawia. To znaczy, że to nie jest moc. Moc wyprężonych, wyprężonych muskułów, tylko że to jest, jest moc ufności. Wystarczy Ci mojej łaski, usłyszał święty Paweł. Jego mocą jest, jest zaufanie, zaufanie, zaufanie do Pana. Kiedy słyszymy w tym psalmie, że Pan jest moim opoką, to też od razu nam się kojarzy drugi z apostołów, święty Piotr, którego zresztą Jezus nazwał opoką. Ty jesteś opoką, ale wiemy, że jak przyjrzymy się Piotrowi, jego historii, historii jego. Przechwalania się co do tego, że, że siłą obroni Pana Jezusa, i potem tego, co się stało, i jego kruchości, i jego trzykrotnego zaparcia się, to raczej byśmy Piotra y, musieli nazwać raczej ruchomym piaskiem. Zresztą Pan Jezus. Y, Mówi do Piotra, kiedy ten próbuje bronić Pana Jezusa przed, przed pójściem do Jerozolimy, przed odrzuceniem, no to Pan Jezus mówi: Jesteś mi zawadą, czyli inaczej mówiąc, jesteś mi kamieniem, o który się przewrócisz. Można by powiedzieć, że, 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 że Piotr się przewróci od ziarenko piasku. Natomiast opoką nie jest On sam, tylko opoką jest Jego wiara. Póki Piotr wyznaje wiarę w Pana Jezusa, kiedy przez zawierzenie skrywa się, skrywa się w Panu, to jego ręce są zaprawione do walki, do dawania świadectwa. Męczennik to, to nie jest bohater. Bohater to jest bardzo, bardzo szlachetna kategoria w świecie. Bohaterzy, którzy, którzy ratują innych ludzi, którzy ratują pokoju, którzy. którzy Przeciwstawiają się niesprawiedliwości. Natomiast męczennik to jest charyzmat. To, to nie jest kwestia mojej jakiejś siły, tylko to jest charyzmat czyli oparcie się na łasce pana. Męczennicy to nie są ci, którzy, którzy przechwalają się co do swojej siły, tylko to są ci, których moc właśnie objawia się w słabości, którzy tą swoją słabość oparli na opoce, którą jest Pan, i dlatego mogą przetrzymać, dlatego mogą dać świadectwo, dlatego mogą, mogą zaprawić się do walki, która skończy się pomyślnie, która skończy się zbawieniem, zbawieniem tego, który się modli.